Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Witajcie na podcaście Koszmarne Horrory, który czasami wybiera się w podróż nie wiadomo dokąd i postanawia celowo objąć swymi poszukiwaniami, swymi mackami także dzieła Stevena Spielberga, ponieważ oczywiście, że omawiamy. Lincoln'a i jego prawdziwą ukrytą tajną historię, która została zamazana przez masonów, którzy wiedzieli, że nie można powiedzieć światu, że tak naprawdę południe to były wampiry, które potrzebowały niewolników, żeby móc ich jeść. To będzie ciekawa podróż. Mhm. Mm o matko, jaka ciekawa. Julian, coś ty zrobił. Dla, dlaczego? Przepraszam, czy, czy, czy to jest sugestia z komentarzy? Tak, to jest koment, sugestia z komentarzy, która była pisana bardzo często. Ja tego filmu nie znałem, Mateusz go filmu nie znał, ja tylko widziałem opinię. I opinie ten film ma naprawdę dobre wśród fanów. Recenzje mniej dobre wśród fanów. Więc pomyślałem, kurczę, no przecież skoro tyle piszecie, no to pewnie macie rację. I to jest ciekawe. Wiesz, to w ogóle jest pierwszy raz na naszym kanale, kiedy przekraczamy mm -hmm. pewną ogromną liczbę. Do tej pory żaden film, który omawialiśmy, nie mm -hmm. zbliżył się do budżetu w wysokości 70 milionów dolarów. My omawiamy, proszę Państwa, Blockbuster. Tak, omawiamy Blockbuster, pod który podpięte jest nawet nazwisko Tima Bertona. Omawiamy blockbuster, który prawdopodobnie połowę tych pieniędzy wydał na zwalnianie taśmy, i wydajemy teraz sw swoje pieniądze w formie czasu zwolnionego na O Matko Boska, co byśmy obejrzeli. Bo czy to jest horror? Zacznijmy od tego. Są elementy grozy. Tak. I, I znowu rozbijamy się o to, <laughs> czy mamy do czynienia z horrorem. I wydaje mi się. Twoim zdaniem znaczy Moim zdaniem um, to chyba miał być w założeniu horror, ale w momencie, gdy studio Fox powiedziało: O widzimy miliony dolarów, zrobimy to przy okazji Avengers, bo wyszło w 2012 roku, czyli kiedy pierwszy Avengers, to zrobimy z tego. Superhero mówi. Szczególnie, że ostatnie lata przypomniały nam, że, że tego typu filmy się sprzedają. Rok później ledwo dostaliśmy Hansel and Gretel z Jeremym Rennerem. To był ten okres, kiedy... ale to tak czuć. Przecież te filmy koło siebie mogłyby wyjść. Mhm. Absolutnie to właśnie Jaś i Małgosia, to jest Van Helsing. Ten sam zapach jeszcze właśnie... Zastanawiam się, ale tak? to może. Y, mogę mieć jakieś opory przez to, że ja Van Helsinga lubię. Natomiast. Y, to jest Guilty Pleasure. <grym> wiem. No. Y, natomiast, jeżeli patrzymy po jakiś takich. Z, jest taka specyficzna aura tych dwóch filmów. Mówię o Hansel i Gretel, i mówię o Abrahamie Lincolnie. Jest jakiś taki charakterystyczny sposób kręcenia. Kolorów przede wszystkim na Boga. Wow! I efekty specjalne, które, których nie da się pomylić z innymi latami. To są te lata, to jest zapach lat dwutysięcznych, lat dziesiątych, jak to się ładnie mówi. Na Boga. Ile razy powiedziałem na Boga? Nie wiem, ale jej, a mój mózg kilka razy po prostu zrobił takiego kickflipa w głowie. Ja, ja teraz powiem Ci, nie wiem skąd u mnie się to wzięło, ale bardzo możliwe, że dlatego, że zobaczyłem jakiś amatorski filmik albo fanowski, który pokazywał chyba Lincolna, który zabija zombie albo wampiry, które wstają z grobów. I to było nakręcone gdzieś na YouTube. ja to zobaczyłem jako taki trzyminutowy fragment, krew się tam lała niebotycznie. I w mojej głowie gdzieś się połączyło jedno z drugim. W mojej głowie Abraham Lincoln, Slayer Demonów, to był bardzo gorowy, szalony, durny film, który nawet przez chwilę nie próbuje udawać, że jest chociaż trochę poważny, że jest biograficzny i, i który dzięki Ale temu jest zabawny. Wiesz co? Ja nie wiem, czy my po raz kolejny nie musimy sobie przybić jakiejś mentalnej piątki, bo mi wydaje się, że też w głowie miałem taki obraz, że to będzie. Poziom tromy, że to będą jakieś takie właśnie nie do końca dopieszczone ujęcia, że to będzie dużo lasów, bo w lasach nagrywa się taniej, że to będzie właśnie gor, odrywanie części ciała i niekoniecznie w slow motion. że to będzie koleś w charakteryzacji i to na to poszło najwięcej pieniędzy i przy okazji zabija on wampiry w lesie, Ale nie. To jest potężny marketing. To, to są duże nazwiska podpięte pod to. Powiedziałeś o yy, kinie superbohaterskim. No, Falcon tu gra. Na Boga, Antony Macki. Tak, i to, to jest jeszcze zanim, to jest sekundkę zanim i prawdopodobnie jakoś chyba pół roku później a, albo rok później dostał, został zatrudniony e, do, do, do pierwszego filmu Marvela. Tam w ogóle teoretycznie aktorów Marvelowych jest sporo, ponieważ jest Dominik Cooper, mm -hmm. e, którego znamy z Preachera, ale także jako Howarda Starka. Ten ziomeczek, który gra, Abraham Abrahama grał w serialu... Serialu Agent Carter, pani, pani agentka. Agenta. Tak jest. I jeszcze jeden ziomek też kogoś tam grał. No i oczywiście jest Alan Tudyk, który podkłada głosy do wszystkich rzeczy. Więc tutaj tak naprawdę wzięli naprawdę plejadę, powiedziałbym, Character Actors albo Beklasowców troszeczkę, bo wtedy jeszcze Antony Mackie był mhm. Beklasowcem zdecydowanie. No tak. bo tak. Ponieważ dzięki temu mogli zrobić drożej film. A za reżyserię wziął się, i teraz przepraszam, Timor. Beck, mam no. Tak, przeczytałem, mam nadzieję. A tak, no ten nie ma, że... koleś od remake'u Ben-Hura. Który potem zrobił remake Ben-Hura, ale wcześniej robił, my go znaliśmy i dla mnie on był troszeczkę kultowym reżyserem, bo obejrzał każdy dzienną zmianę i nocną zmianę, e, które się pamiętało uh -huh. jako filmy w cudzysłowie radzieckie. Bo... I było strasznie, i było ciemno i coś tam było, Jezu, i było mro. I to było horrorowe, takie mega. Tak, o wiele bardziej niż to. Tak, było, tak. Dlaczego nie obejrzeliśmy tamtych dwóch filmów? <laughs> Może dlatego właśnie, bo chcemy czasem e, pofolgować Wam, nie no, podziękować oczywiście. Wam za Wasze ja... wsparcie. I skoro piszecie, to my o tym pamiętamy, to jest na naszej liście. I czasami po prostu wyciągamy, mówimy, a czemu by nie? I najwyżej dostajemy łopatę w -no. mordę. Słuchamy widzów. Numero duo. Wszyscy kołcze na świecie. Mówią, opuść swoją strefę komfortu. Ile że razy można słuchać, żeby ją opuścić, i nie opuścić jej ani razu? Proszę bardzo, mamy Abraham Lincoln, łowca wampirów. Kuriozalne połączenie. Ale żeby mam nie powiedzą, połączenie się to... podoba. W sensie ja nie mam kompletnie... Jasne. Aczkolwiek jest to kuriozalne połączenie w stylu. Weźmy dwie rzeczy, które się teoretycznie ze sobą nie łączą, będzie całkiem zabawnie na plakatach. I też prawdopodobnie dlatego my się tak nastawiliśmy na to. Mm -hmm. a film bierze się na poważnie. cudowne lata do wyboru, jeżeli chodzi o osadzenie fabuły filmu. cudowne, dużo rzeczy się dzieje. Stany Zjednoczone wówczas wyglądają ciekawie, a śledzenie 16 prezydenta, no byłoby całkiem mhm. ciekawe z tej perspektywy. Tym bardziej, że film o Lincolnie dostajemy później biograficzny. Tak. I ty powiedziałeś, że on się traktuje poważnie. On się z jednej strony... To jest, to jest jeden z moich największych problemów z całą tą produkcją. Po pierwsze, ty powiedziałeś mhm. o tym, że on powstał troszeczkę jako taki śmieszny plakat będzie. Nasz pan scenarzysta, który potem zrobił a, Duma i uprzedzenie i zombie, a właściwie chyba napisał to wcześniej, ale, a, ale film powstał później. A, I to ciekawe, Pisał, współpisał Batman, Lego Batmana, co, jest, co mnie troszeczkę tak mruże mm. oczy, bo ciężko mi uwierzyć po tym, co on tutaj zrobił. To jest jego pierwszy scenariusz. No, duma uprzedzenie i zombie jest a oglądalne. <grym> Ale jest w tym samym stylu, nie? To jest to, ten sam styl. I też no jest tak, kultowy. O, Absolutnie. Nie mogę się doczekać opowieści zombilijnej, <grym> którą mam w formie no, książkowej. Obejrzałbym sobie coś takiego zombilijną opowieść. No widzisz, ja jestem, ja jestem łatwy do złapania na takie rzeczy, ale to było proste. on opowiadał, że podczas promocji książki Duma i Uprzedzenie versus Zombie, akurat były 200 nie, urodziny czegoś tam. Możliwe, że Lincoln miał akurat urodziny, więc były tylko dwie rzeczy w każdej księgarni, gdzie on promował swoją książkę. Na jednej półce biografię Lincolna, na drugiej półce Twilighty. Więc on tak, a co gdyby to połączyć? I zaczął sobie czytać biografię, i przyszło mu do głowy: a może zrobimy z tego film, napisał scenariusz, który ponoć był na czarnej liście Hollywood. On o tym mówi, czyli jeden z tych najlepszych, niezrobionych scenariuszy. scenariuszy. Ale oglądając komentarz y, reżyserski, mogę, reżyserski, scenarzysty, mogę powiedzieć wprost, że to, co on napisał w 2010, nijak ma się do tego, co zostało nakręcone i w, y, w 2012. Skąd wiem? Bo pan scenarzysta mówi to nieustannie. Więc kto wie, czy tak, czy jak dobry był ten oryginalny pomysł. Mhm. Mm i szczerze bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że to co on napisał było bardziej kinem klimatycznym, że było to bardziej właśnie nastawione na grozę, jakiekolwiek eksplorowanie tego, kto wampirem jest, kto wampirem nie jest, a nie robienie z tego jakiegoś dziwnego odcinka Supernatural, bo to cały czas ma vibe. Tego typu produkcji. Tak, i tutaj yy, nasz. Właśnie chciałem powiedzieć, że, że, że to jest w momencie, w którym powiedziałeś, kto jest wampirem, a kto nie, to on przyszedł i, stał, i usiadł. Ja tak. Czy to no. kot jest wampirem? Dla tych, którzy nie, nie oglądali. No, jeszcze <laughs> zapomniałem. Prze przecież musimy mieć przestylizowanie <laughs> i masę <laughs> jakichś takich <laughs> dziwnych przejść. I to ja wiem, że niektóre z nich fajnie by wyglądały, gdyby przechodziły z rysunku w live action. <laughs> Ale to chociaż zróbcie, żeby to przechodziło, a nie, że. O Jezu. Ej, ja będę bronił w prejście, kilku. Przejść. Uważam, że na przykład przejście. Tak, będziesz tak, bronił czekaj, przejście czekaj. z machaniem siekierą. Nie gdzie jest pierwszy nie? test PlayStation Move? E, przecież mówisz, pierwsze, pierwsze machanie, kiedy on robi takie kółeczko sobie. Tak. To mnie rozbawiło no, kółeczko. Chciałbym kółeczko. Żeby robić ślacze. Wiesz, z czym mi się to skojarzyło? Pamiętasz jak na Disney Channel oni tak rysowali łeb myszki, Miki. To nie było na, to, no, dobra, na, na Disney After, na sobota z Disneyem, tak, gdzie oni tak, gdzie ten ta, pędel. Gdzie ten, pendel, może, tak, może, gdzie może. ten pendel, tak, tak rzuca farbę, tak, tak porządnie, tak? O, to jest piękne było. No, i na końcu ka Donald wychodzi to, jego. To, to mi się skojarzyło z tym i w ogóle nie. <laughs> Ale... W ogóle tak to nie wygląda. I od razu powiem jedną rzecz. To był, to był moment, w którym pomyślałem, o! Zaczynamy tą fajną wersję filmu. W sensie, bo to jest moment, w którym nagle dostajemy training, montage. Zostaniesz zabójcą wampirów. Mm -hmm. Myśl, o, ale się rozkręca fajny film, będzie teraz na będzie śmieszny, będzie over the top do poziomu 10. Będzie albo doskonałym łowcą wampirów, albo najlepszym na świecie tym. Boże, Timber, Polska, jak jest. Ta zakaże. Ten... Szukajmy trudnych słów. No, jak się nazywają ci, co ścinają drzewa? <grym> to jest Jack Nicholson. Drwalem. Jack, Jackiem Nicholsonem. Znaczy Tak, drwalem. A, więc żeby nie było, to był moment, w którym ten film mógł pójść w ciekawą stronę. Co więcej, to jest jedna z rzeczy, której nie było w oryginalnym scenariuszu na pewno, zostało to dokręcone na samym końcu albo w ogóle w dokrętkach później. Ale o przejściu, gdy mówimy, od razu o obronie, jedno. Mamy ujęcie, gdzie mamy nagle. Przejdziemy do tego, jaki ma sens wykorzystywanie tak zwanej kolei podziemnej w filmie o wampirach i robienie z tego, że to czarni ratują dupę Amerykanom. Okej. Okay. W niepoważnym filmie, ale znikają. Ach, nieważne, nie nieważne, bo zaczną się denerwować. Uff. Mhm. Ale jest takie ujęcie, że oni wychodzą, jest taki lasek. Wszyscy wychodzą z drzewek i trzymają kilka lampek. I jedna lampka jest tak idealnie na środku mhm. ujęcia, i nagle ta lampka zamienia się w światło pędzącego pociągu. Ładne przejście. Bez dwóch zdań trzeba przyznać, że nasz tutaj. Timuk, Timuk potrafi. On jest zakochany, widać, że ten facet. Timur. Timur potrafi. Tak sobie przeczytać. A co to jest, Timuk? Nie wiem, to jest jakaś ku kuzyn Tymona. Albo Timona, z, z Króla Lwa. Czekaj, Timuk? A jak jest Timuk od tyłu? To jest wampir? Kumit? Kumit. To jest karateka, jak kumite. Kumite, o właśnie. Więc Timur, zdecydowanie widać, że uwielbia te CG, uwielbia się tym bawić, uwielbia różne dziwne, takie bardzo nienaturalne kino. Żeby nie było, nie ma w tym nic złego. Mm -hmm. A akurat w tym przypadku nie zawsze to ładnie wychodzi. Pewnie do sceny rzucania koniem mm -hmm. przejdziemy. Ja tylko jeszcze szybko wytłumaczę, dlaczego nasz Abraham Lincoln miałby być najlepszym drwalem. Ponieważ jego pierwszym zadaniem w treningu jest ściąć drzewo jednym ciosem siekierą. Bo nie wiem, czy wiecie, łowcy wampirów jako główną broń wybrali. Siekiery, zwykłe siekiery. I znowu, to tak, żeby działało w durnym filmie, w takim, który nie traktuje się poważnie, który e, e, m, olewa historię y, Lincolna. To teraz, żeby zru, żebyście wy, nie obejrzawszy tego filmu, zrozumieli o co chodzi. Otóż fabuła filmu przedstawia się na, na, następująco. My poznajemy całe życie Abrahama. Lincoln, od kiedy ma około 5 lat, do dnia śmierci przeskakujemy mm -hmm. i podrążamy za nim, a on zostaje politykiem, zostaje um, prawnikiem, hajta się, zostaje prezesem. To wszystko jest zawarte w tym filmie. On nawet porzuca bycie łowcą wampirów, żeby lepiej zmieniać świat słowem i piórem. Więc to nie jest mała zabawa, że o, w tym roku on miał po prostu był mordercą, tylko jest to taki typowy biopik, gdzie dostajemy co więcej, cytaty, prawdziwe cytaty mm -hmm. z prawdziwych wystąpień Abrahama Lincolna, a obok scena jak rzuca czuć. koniem. I powtarzam, tutaj mamy. Jak rzuca koniem, jak e, podcina gardło wampirowi trzymając nóż w zębach. <laughs> To znowu jest zabawne. Jak, no jest zabawne. E... No. Tylko, po co ta, no po, tak. tylko po co ten dialog potem poważnie że co chodzi? To jest tak. Ha, 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 no, ha, ha. no, oczywiście. Wszyscy ludzie rodzą się równi. Tak, na chłopie, zdecyduj się. E, mój, moja siekierka ma w sobie jeszcze pistolet. Hmm? Hmm? Pamiętajcie, że nie należy oceniać kogokolwiek po pochodzeniu rasie, no nie, no nie. I tymczasem, wiesz, przeładowanie <noise> tak, się kiedy. Tak. Póki jeden z nas jest zniewolony, wszyscy jesteśmy zniewoloni. Tak. A teraz będę skakał po pędzonych Kajdany. <noise> Porzućcie kajdany. Antony Maki, poskaczmy po płonącym pociągu. Dobra. Czeka, a, dobra. A teraz będzie pytanie, czy załapałeś, bo ja tego nie załapałem w filmie, ale dowiedziałem się z materiałów dodatkowych, że Antony Maki, którego nie było w książce, którego nie było w pierwszej wersji scenariusza, ponieważ dziwnym trafem żadnej czarnej postaci właściwie nie było w scenariuszu na początku i sam scenarzysta się przyznaje, kuwa, mówimy o wyzwaleniu czarnych i, wy... i wychodzi, że to wszystko biali tak robią. Takich mało, no. nie? <laughs> Więc zaczął to dopisywać i dlatego nasz, nasz Sam, który faktycznie był swoją drogą, on znalazł prawdziwego kumpla Lincolna czarnego, biorę go, biorę go, ale czy domyśliłeś się, że sam Wilson ma pewną konkretną sztukę walki, którą uprawia. O. Wiesz co? Przez cały ten film ja sobie zadawałem pytania: ile w tamtych latach osób trenowało takie kopnięcia? Wszyscy łowcy wampirów? To wiem. Nie, wampiry też. A to tak, to tak. Najwyraźniej. No nie wiem, to jest jakiś Muay Thai Kung Fu. To jest, uwaga, uwaga, Capoeira. Dlaczego? <grym> Widzę twój Czekaj, on, napra on naprawdę, to miały być ruchy Capoeira. Tak, szczególnie gdy jest w tym domu w Nowym Orleanie, gdzie ucieka razem z Lincolnem, który przyjeżdża go wyzwolić i babka skacze mu krzesłem. O Jezu, on tam robi przewrót tak, jeden, tak. ale to nie jest Capoeira. I robi, na robi coś droga. w stylu gwiazdy. Uwaga, w materiałach dodatkowych okay. słyszymy, że wiecie dlaczego to jest? Ponieważ Czarni nie mogli praktykować sztuk walki, Ale gdzie bo, było, bo było niewolnictwo, więc zamienili to w sztukę tańca, dzięki czemu mogli oszukać swoich panów. I dlatego Brazylia na boga, a po drugiej stronie francuskojęzyczny Nowo Or Nowy Orlean. Gdzie tam pomiędzy? A ty wiesz, gdzie sam Wilson jeździł? Bo ja będę mówił sam Wilson. No nie samochód. wiem, ale najwyraźniej z sepulturą. Co jest do cholery? I to są tego typu o, wow. rzeczy, które są dla mnie przepiękne przez cały ten film. Za pierwszym razem obejmiałem mówię, no dobra, to jest durne, to jest durne, to jest durne. Ale jak słuchałem komentarza scenarzysty i materiałów, jak oni jarali się tym, że łączą te dwa światy, to troszeczkę wydaje mi się, że błąd popełniony został na poziomie producenckim, gdzie ktoś powiedział, weźmy te elementy z prawdziwej historii Lincolna i wrzućmy je tutaj, to będzie do siebie pasować. Ale z drugiej strony, w książce nasze wampiry są bardziej demoniczne, mają czarne oczy i tak dalej, i w książce nie ma żadnej bzdury takiej, że wampir wampira nie może zabić. Najlepsza rzecz w ogóle w całym filmie, zasada numero uno. Uwaga! Wampir nie może zabić wampira. On go może popchnąć, ale też nie wiem jak mocno go może popchnąć. Nie może na pewno... No tak, no... Wiesz, to jest taka boska siła. Dosłownie jest to boska mhm. siła według tego filmu, gdzie mamy tarczę niewidoczną przed dźgnięciem na przykład. To jest przykład z filmu. Natomiast czy w momencie, kiedy twoje kopnięcie jest za siłę, za silne, to czy ta tarcza zdąży się odpalić? Kto to kontroluje? Moje pytanie jest inne. To jest poza systemem? Tak. Jak mieszanka studencka? Jak wampir będzie stał na skraju przepaści i ty tak delikatnie go popchniesz, to czy on nagle wróci, bo tam boska siła go... Plum! Albo będzie w takim kokonie i tak wróci. Nie, to ciebie tak odepchnie. <laughs> I, on be, I on będzie miał wtedy mocno osadzone w ziemi nogi. To jest kolejny. Ja to źle przeinaczam, ale to jest cytat kolejny z Lincolna, który jest prawdziwym cytatem, który tutaj zostaje wrzucony. Bez powodu, totalnie. I to jest, fas, to jest tak fascynujące. Ja tylko, żałuję, ja tylko bardzo żałuję w kontekście tego filmu, że. To nie była bitwa o niepodległość Stanów Zjednoczonych i nie padło tam hasło. Strzelajcie, gdy tylko zobaczycie białka ich oczu, i wtedy wybiegają wampiry i oni mówią, ale ich oczy są czerwone. Przecież to jest tak samo piszące się. Ah. No, i albo lepsze, bo jednym z najważniejszych tekstów w walki o niepodległość był tekst Give me liberty or Give me death. I w tym momencie wybiegają wampiry, mm -hmm. które są śmiercią. I one odpowiadają, happy to oblige. Ja, I, i śmierć przynoszą. No kurwa, i taki typu debilizm jest. I o to mi, moim zdaniem, tego zabrakło w tym filmie. Bierzemy prawdziwe cytaty z Lincoln'a, z, z, z tych czasów, i przeinaczamy je, żeby na przykład dotyczyły wampirów, żeby były śmieszne, mhm. żeby miały to podwójne znaczenie, prawda? Tym bardziej, że no właśnie, ten film. Nie ma problemu z tym, żeby wojska południa były zasilane przez zastępy wampirów. Ten film nie ma problemu z tym, żeby było pospolite ruszenie w całych Stanach, przynajmniej tej od połowy prawdziwych stanach, części. prawdziwych tak. Stanach, tych jeszcze myślących, a nie, no, no, a zresztą, co ja będę gadał. Wszyscy wiecie, że no tutaj jest inkluzywniej niż, niż niektórzy by zakładali, ale ten film pozwala na to, że ludzie robią ściepę wszystkiego co mają srebrne, żeby zasilić armię Stanów Zjednoczonych. Armię Północy. No, ej! <grym> A czy żeby nie było, to troszeczkę śmierdzi... To jest głupawe! To jest głupawe, to troszeczkę śmierdzi nawiązaniem do... Um, nie West Side Story, tylko tego ważnego filmu, gdzie była Scarlett O'Hara. Jezus Maria, uciekło mi teraz. Przeminęło? Przeminęło z wiatrem, tak. Gone with the wind. Bo tam też mieliśmy te elementy zabierania, okradania domów i tak dalej. Jasna sprawa, tylko tam oczywiście to na poważnie zrobione było. Ale, Ale tutaj jest ten. ten, ten... To jest szalone, jak bardzo ten film ma problem, żeby się zdefiniować. I przez te próby bycia poważnym staje się mniej poważny, mimo tego, że pan reżyser na przykład cały czas mówi: My nie traktujemy się poważnie, tak. Po co ci to? A potem pan... Ale obrazek Ay. mówi coś innego. Tak. Wasz PowerPoint się zepsuł. Bo z jednej strony, pełno głupotek, które byśmy pewnie przyjęli, bo przyjmujemy głupotki choćby właśnie w Armii Ciemności, którą omawialiśmy. Z drugiej strony, pierwsza scena tego filmu to jest. A oh, Młody Abraham wstawił się za swoim czarnoskórym przyjacielem. Nie pamiętam, on się Eddie nazywa? Nie, no to jest tak nasz Sam. Nazywa. On się nazywa Sam. Tak? On się tak, tak nazywa, nazywa on Sam? Sam Johnson bodajże się nazywa. W filmie. No dlatego ja mówię Sam Wilson, bo po prostu yy, były czasy w Stanach Zjednoczonych, gdzie imiona czarnoskórych bohaterów były dosyć takie. no nie było tutaj za dużo to się Will, Will, Will Johnson, Will. Ale Johnson, Will Johnson. Tak, no bo Johnson, tak. czyli syn, 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 syn Jana, to teoretycznie było z plantacji Jana i tak o, dalej. No, czyli jak Hansel. O, widzisz, widzisz? Kurna, To może no, to są to, 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 to samo uniwersum, połączone. no właśnie. Ale to... Nie, ale proszę cię, jak spojrzymy na rzeczy, które robił pan Timur, no to jednak mamy potężniejsze uniwersum, jak sobie tak zerkniesz, co mamy. No mamy Ben Hur, no tak. pasuje do tego uniwersum według mnie. Mamy Zaklęty w Smoka, też pasuje. Ben Hur i Wampiry. Hardcore Henry jako producer. Tak, właśnie on potem poszedł w, producent, w producenckie zabawy. Co ciekawe, pan, pan scenarzysta też poszedł dużo w produkcję. Tak, on dużo w klipy. I żeby nie było, uważam, że on w klipach idealnie by się sprawdzał. I chyba się sprawdzał nawet. Mm. Robił między innymi do tak, Linking Parku. Tak. I swoją drogą Linkin Parku który też ma kawałek, którym się ten film kończy, co mi przypomina Transformery pierwsze praktycznie. I drugie i trzecie. To nie, ja, ja, ja nabierałem pędu z kanapy, żeby przebiec do telewizji. I uderzyć. <grym> a ja <grym> już byłem na skraju wytrzymałości. Byłeś powerless, a tak się nazywa kawałek ten. <grym> tak, 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 była powerless. Wszystko się łączy. Ale mówisz o tej scenie. Ale wiesz co? No. Byłem... Poczekaj jeszcze tutaj jedna rzecz. Byłem przekonany, że będzie scena po napisach. Też. Co... Byłem przekonany. Co więcej, byłem przekonany, że ten film ma jedną zajebistą okazję zrobić cudowny twist na końcu. Bo jeżeli bierzesz całe życie od 5 lat do 50, coś kiedy umiera w teatrze, wygrał ze wszystkimi, mm -hmm. świat jest wolny i tak dalej, żeby osoba, która go zastrzeliła, była wampirem. I ostatnia scena jest właśnie taka, że ta osoba, pan Buff, który strzela do niego jest wampirem i napisy. Przecież to byłoby Nie, nie, jeszcze sypią się perły jego matki. <laughs> I, jest, I Zack Snyder wchodzi na pełnym slowmo, bo tutaj slowmo z Zaka Snydera jest bardzo dużo, jest, ale jest, za dużo jest. kolorów jak na Zaka Snydera, ale wyobraź sobie, no moim zdaniem, gdyby ten wampir wrócił na końcu, to to jest zabawne, to jest takie ciki, to jest takie troszeczkę e, wbrew temu ob obrazowi Boga, najważniejszego prezydenta w historii Stanów, bla bla bla, mhm. super. Ale nie dostajemy tego. Ale chcę wrócić do tej pierwszej sceny. Nie, no, dostajemy, dostajemy coś innego, ale to jeszcze wrócimy tak, do tego. Ponieważ mówiłeś o tym właśnie, że o, oh, muszę ratować kumpla. Spoko, ratujesz kumpla. I mamy budowanie naszego teoretycznie głównego złoczyńcy, Barta bodajże, który ma okulary, uuu, bo, okula, bo wampiry muszą w tym filmie nosić okulary. A szkod zareagował na to. I nie wiem, i dlaczego? Bo hmm. muszą. Bo one nie muszą się bać słońca. Prawdopodobnie, bo noszą jakiś filtr, ale nie jest to w ogóle wyjaśnione. Jest jedna scena, jest tak. scena z panem w Apothec Apothecary, czyli w aptece. Ten pan coś ubija. Wedle pana mhm. reżysera to jest właśnie krem na twarz, który pozwala im wychodzić w czasie dnia. Czy to w filmie wyjaśnione? Nie. No nie no, on później ląduje na twarzy Abrahama i od tego czasu zaczyna się szybciej starzeć, więc może. A właśnie, to może na ludzi tak wpływa, inaczej na wampiry. Ale to masz być nasz główny złoczyńca, który zabija matkę Abrahama. Który powinien ciągnąć cały film, który powinien być najważniejszy. Ale on znika koło 15 minuty filmu, pojawia się potem z dupy totalnie, Ginie? Yy. La, 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 la. Szukamy nowego złocięcy no do filmu. No bo okazuje się, że spisek jest o wiele większy niż się spodziewaliśmy. No. Bo jest Adam. No, no, a nie? Jest Adam. To jest Adam. Jest Adam. Ma plantację. Oczywiście, że w Nowym Orleanie, bo jak wszyscy wiemy, w tamtych latach były tylko trzy miejscowości. W USA. No tak. I, I w tym nowym Orleanie, tam też jest kościół niedaleko, bo to jest tak strategicznie rozmieszczone, że wszystkie rzeczy są po drodze. Żeby Lincoln mógł z każdą rzecz odhaczyć, to jest bardzo wszystko się zgadza. Tak. I też nie wiem, czy wiesz, ale wampiry są szybsze od koni, ale jeżdżą konno. Zależy od sytuacji, bo czasami wcale nie są szybsze od koni tak. i dają mhm. przeciwnikowi albo przeciwniczce załadowa czas załadować broń, i wtedy biegną w slow motion i czekają aż pani, która nigdy nie strzelała w życiu, załaduje broń zabawką dla dziecka i zabije tą zabawką dla dziecka ich. Bo to jest ten moment, w którym wampir mówią: Nie, 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 nie. Prędkość to dla was, nie dla nas. nie, nie. Oddaję ci prędkość mą. Tak. Słodka ta I, scena jest, nie? Ale wiesz, nie no jest przeurocza. Tym bardziej, że w mojej głowie cały czas to jest ta szabelka z Lego. Tak. Nie wiem dlaczego. No dla mnie to ale jest plastik taki. No, no, no w życiu. Nie no, pewnie, że tak. Tak. O, srebrna zabawka, dziecko. Hm. Nie możemy jej używać. Ale później, w ostatniej scenie, nawet nie wiecie. Jeszcze się nie spodziewacie. Możemy jej użyć. I jeśli chodzi jeszcze w ogóle o dzieciaka, który przy wyjściu całuje swojego ojca, to ja już sobie wyobrażam, jak nasz reżyser bądź scenarzysta na tym etapie dopisywał czarną skórą postać i a to on powie mnie też po tak, Ta scena. Ta, ale... To jest dziwna scena. <śm> z... Jest naprawdę dziwna. I, I teraz będę bronił pana scenarzystę, który podczas tego powiedział, no ja nie rozumiem, dlaczego on go całuje. Ja tak. <śm> Innymi słowy, pan scenarzysta tego nie napisał, to, to pan Timur, pan reżyser wymyślił sobie, ale to naprawdę jest tak. Dzieciaczek, pięcioletni, idzie pocałować swojego tatę, no bo no, powiedzmy, rozumiem, że są pewne zasady. E, prezydenta. Prezydenta tatę. I już ma wychodzić, i w tym momencie Sam Wilson, Antony Maki, Will Johnson, czyli jedna persona, on był: Ej, wam mnie, czarnego nie pocałujesz. Ja on wraca i go całują. No, 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 no fajnie, nie no. Super. Trochę okur, trochę okuło, no. Tak patrzysz i. Twoja żona to pozwala Abrahamie? Coś jest nie tak po prostu. Ale no to wiadomo, są odczucia co do niektórych scen. Tak samo jak scena właśnie zakończeniowa, gdzie widzimy. Mamy widok z okna, oczywiście jeżeli ktokolwiek kojarzy historię Lincolna pomyśli, a to zabawne, że teraz e, nasz e, wielki wampirzy wampir mówi, no to ja cię przemienię, Abrahamie, bądź nieśmiertelny, walczmy razem do końca świata i jeden dzień dłużej. Mimo tego, że nie możemy zabić wtedy za tego wampira. Właśnie chciałem vampira, powiedzieć, bo... to jest jeden z najważniejszych tekstów filmu i nasz najmądrzejszy ziomek, który ponoć wedle dialogu gdzieś tam jest wampirem od ponad od 300 lat prawie, bo wedle gdzieś notatek został przemieniony w, w połowie XVI wieku. Czyli 300 lat jest wampirem i nagle tak mówi a to ja przemienię mojego najlepszego mordercę wampirów i już nie będzie mógł zabijać wampirów. Ale... Zaraz, to czy... <laughs> A, jesteś mistrzem szydełkowania. Chciałbym ci zaoferować nieśmiertelność i wspólne szydełkowanie pod warunkiem, że stracisz ręce. Doskonale. Ale tak, no jeżeli ktokolwiek wie, no to będzie kojarzył, że Abraham właśnie w tym momencie jedzie na pewną śmierć, yy, zwłaszcza, że mamy na to dowody historyczne. I tak przyglądam się temu widoczkowi z okna, patrzę i tak. Co zaraz, ale w Washington Monument tam chyba nie było tych okienek i światełek w tamtych latach. I helikopter, a mój mózg. Co to jest? No i to jest przejście. I żeby nie było, to jest ide Ta. idealne przejście do takiego sitowego filmu, który ja bym z popcornem oglądał. Mhm. I to przejście, i to, że nasz, e, ja nie pamiętam, czy ten ziomek Bart chyba nazywa, nasz. Nauczyciel, czyli nasz stary chiński mistrz. A to Henry. Henry. A nie, poczekaj, Henry. Tak, jego? on się tak nazywa. Dominik Cooper. Dominik Cooper wiesz, mówi. No. I on nagle wyszukuje nowego. Henryk. A wiesz, to w ogóle jest jeszcze lepsze, bo ta scena jest taka, że on siedzi w barze w Waszyngtonie, patrzy on najebany typek w Waszyngtonie, który ma broń. Teraz, gdy jesteśmy w świecie po 6 stycznia 2020 roku, dla mnie te to, to, ta, ta scena wcale nie jest taka zabawna. A, ale. On mówi mu tam, o, chcesz kogoś zabić, czy chcesz tam miłować? Nie, mój drogi, nie, nie, nie. To jest tekst tak potężny, że ja go sobie zapamiętam na dłużej. O, mężczyzna, który upija się w ten sposób, chce albo zabić siebie, albo kogoś innego. A ty kim jesteś? Puff, uderza go w plecy i wypada tam jakiś kolt. Tak, i, i uwaga, podczas całej serii wywiadów i promocji filmu i tak dalej, zaczęli ludzie go wypytywać, szczególnie później, a kto to jest ten człowiek? I pierwsza wersja była taka, że jest to George W. Bush. A druga, że to jest Barack Obama. Bo, bo jakby mało było głupich to by rzeczy... Jakby mu wypadł. To prawda, mało głupich rzeczy w tym filmie było, trzeba było dodać jeszcze połączenie. Na szczęście pan scenarzysta powiedział: Nie, 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 to jest zwykły random. No. To jest fajne, że nasz Dominik Cooper jest po prostu, że się nie poddał, że mimo tego, że mu zabili przyjaciela. Ale jaki to jest w ogóle system selekcji? A, to zabawne, że najlepszym łowcą wampirów był ten prezydent. Przeskoczmy sobie tak z 20 i zobaczymy, może dalej są nieźli. Nie? Nie? Ja nie rozumiem. Co ale chodzi. czekaj, George Bush czy W. Bush? W, WW. W. -w. A, okay. w, -w. Okay. George a Busha to jeszcze bym nawet zrozumiał jako, jako George'a Herberta Busha, jako, jako mm -hmm. łowcę wampirów, szczerze powiedziawszy. Bo on miał przy sobie. Pijanego? Nie, ja właśnie widzę go z Dickiem Cheneyem, który wtedy nie jest wiceprezydentem. Ale... I co, jak, co, ale jeżeli wyobrażam sobie kogoś z rządzących amerykańskich władców, kto zabija wampiry i to w ogóle bez mrugnięcia okiem, to to jest Dick Cheney. Mm -hmm. To jest mm -hmm. który sam możliwe, że jest wampirem, ale tego nie wiemy. On jest taki trochę jak wujek Fester. Eee, i, I tylko facet, który strzelił innemu ziomkowi w twarz, a potem mówił, że to był Barzant czy coś w tym rodzaju, Quail. Eee, I mm -hmm. ten ziomek, któremu on strzelił w twarz, przepraszał go potem publicznie. To trzeba mnie. Co jak co? Można nienawidzić, bo to jest zbrodniarz wojenny, ale kochony z Nicka no. są większe. Większe niż efekty CGI w filmie Abraham Lincoln, zabójca wampirów. Wam polujący. Ja tak moment. jeszcze zerkam, czy ktoś by się na. Szukasz nadawał. prezydentów? Roosevelt, który miałby tak, w, w wózku pistolety albo nie wiem coś tam innego. Carter, który by wszystkich tymi krzyżami zabijał, mm. ponieważ jest katolickim prezydentem. Tak, tak. Biden niebo by zapomniał. Kennedy, <laughs> który. Niewiele by zrobił. Kennedy, Kennedy by zaruchał wszystkich wampirów na śmierć. No bo, ha, ha, ha. Wiesz, to... Mamy propozycję, chciałem powiedzieć. co by było... no tak, tak, tak. tak Reagan No nie, no kandydatów jest co najmniej 40. Więc... <laughs> ale dobra, no to mamy tą pierwszą scenę. I to jest jedna z rzeczy, która dla mnie zatapia ten film trochę. Że w momencie, w którym on jest durną zabawą, i biegam, i strzelam, i tak dalej, to potrafi być ładny, teledyskowy, i tak dalej, ale... Teledyskowy, tak. Czy ładny? Nie jestem do końca pewien. No Okej, okay, no w sensie to jest 100 minut. 100 minut tych zabaw paletami kolorów i saturacji milion. Nie wiem, jakie tam są. Ty będziesz się lepiej na tym znał. Ale to, co oni robią z kolorami w tym filmie, to jest niesamowite. Jak można tak wiele rzeczy pozmieniać. O, Dok, te, mamy przepiękne ujęcie, naprawdę zrobione w Nowym Orleanie. Prawdziwy dom, prawdziwy trawa, prawdziwe drzewka. Dojebmy. Trylion niebieskiego wszędzie. tak. Jakby to wyglądało, jak, 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 jakby wszystko było, CGI tam. Mimo tego, że nie jest i to jest dla mnie fascynujące. Kolory. Moment, w którym poznajemy historię Henry'ego. Ojej. Oglądałem ten film wieczorem i moje oczy po prostu straciły, straciły możliwość rozróżniania barw na chwilę. Nie powiem tego inaczej. Tam, tam jest wszystko i nic. I tylko przez moment. I ten film, jeśli chodzi o kolory, ma dużo innych problemów. Na przykład, hej, wiesz jak wygląda wieczór? Tak samo jak dzień, tylko jest trochę bardziej niebiesko. Albo właśnie te zmiany nasycenia kolorów w trakcie. Dlaczego? Co to jest za jakiś kreatywny element? No Artystyczny. Wow. To jest wow. artystyczne. Tak, na pewno jest to artystyczne, tak samo jak CGI, które się tutaj będzie pojawiało. Jakby cała postprodukcja tego filmu to jest jeden wielki artyzm. No właśnie, widzisz? widzisz? Pełno artyzmu. Ale mów, tak, mówisz... No, te płomienie, te, te twarze się rozciągają. Ojoj ojoj, ojoj, ojoj. No wampiry swoją drogą, ja miałem skojarzenie jedno, to jest Morbius, 2022 tak? rok, prawie takie same efekty, i to głównie dlatego, że oni swoją drogą wymyślili jedną rzecz, a czyli e, nasz Timor miał to się jakoś nazywa, jakaś kamera, która pozwalała kręcić 100 razy szybciej, czy tam 100 klatek na sekundę, coś w tym rodzaju. I on ją mega wykorzystywał, żeby dzięki temu łatwiej zwalniać. Więc na przykład mieliśmy ujęcia faktycznego make-upu, prostetyka, ząbki itd., ale to było to przez sekundę, dwie, nawet nie, a reszta to był na przykład dodany efekt wybuchu. Te twarze nie wiadomo czemu, one na przykład rozciągały się za bardzo. I to było mm -hmm. prawie, prawie każdy atak, to był praktyczny efekt przez pół sekundy, a potem nagle nałożony na to takie rozciągnięcie CG. Kompletnie to nie pasuje, ale możliwe, że to było dlatego, że uwaga, uwaga, 70 milionów dolarów kręciliśmy faktycznie w Nowym Orleanie, kręciliśmy na, na wielkich polach i tak dalej. Łącznie mieliśmy 10 wampirów w całym filmie. To, było, to byli nasi kaskaderzy, którzy grali łącznie mm -hmm. kilkadziesiąt, około 70-80 wampirów. I dlatego żadnego nie zapamiętasz z nich, poza Adamem i mm -hmm. tym, tym, tym innym ziomeczkiem, bo to byli ci sami aktorzy, którzy byli na przykład kaskaderami dla naszych głównych pozytywnych aktorów. Trzeba było ich szybko przebrać i nagle jestem wampirem. I trzeba było ich zamaskować tym CGI i broń Boże, nie pokazywać ich za długo, mm -hmm. bo tutaj dosłownie ujęcia z wampirami to jest teledyskowe przerzucanie raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, bo nie możemy zbyt wiele. Y tak, żeby ktoś, broń Boże, nie zapamiętał to jedno, a drugie, przyjrzał się, jak to wygląda. Bo miejscami to, to no, tak stało bliżej demona niż wampira. Aha. Niekoniecznie w ogóle wampirem jest. I też jakby coś, co ty często podkreślasz. Reguły. Na którym etapie grupa, cytat, Jednych z najlepszych moich ludzi pada w tak lamiasty sposób. <laughs> A to jest w ogóle fascynujące, bo tutaj pół biedy to, jak oni padają. Trzeba zrozumieć logikę całości. Otóż mówiliśmy o tym, że jest pan złoczyńca, który jest na północy i porywa dwójkę albo trójkę niewinnych czarnoskórych ludzi. By zawieść do naszego Adama, który ma ogromną plantację, który jest na tyle znany, że sam prezydent Konfederacji, Jefferson Davis, przyjeżdża go i osobiście go prosi o udział mhm. w wojnie. Więc Ziomek ma, możliwe, że ma setki, możliwe, że ma tysiące niewolników, ale potrzebuje tych trzech z północy, bo inaczej, z Illinois bodajże, swoją drogą, bo inaczej. Mhm. E Umrze na, na jakiś ogromny, cholera wie, mimo tego, że wtedy wciąż, prawdopodobnie to jest 30 któryś rok, wciąż w Stanach Zjednoczonych jest dozwolony handel niewolnikami e, z Afryki. E, Wielka Brytania się wtedy zakazała. Mhm. Ale więc nagle ten nasz Adam przyjeżdża, my mamy naszego złego, i on musi tam wysłać. I oczywiście on musi chodzić za Lincolnem przez całe życie, nie wiadomo dlaczego, zrobić zegarek z dedykacją dla jego żony umrzeć, bo umrzeć oczywiście po wielkiej walce z końmi i rzucaniem się, rzucali się końmi i w ogóle, haha. I to ciekawe, Abraham go zabija i mimo tego, że on miał ten zegarek, on najwyraźniej, bo dostał zegarek od swojego kumpla, on ten zegarek wkłada naszemu złemu, by przekazać go chyba Adamowi? I Adam nagle, o, to już wiem, kim jest nasz przeciwnik, ponieważ najwyraźniej dostałem najważniejszy artefakt, to weźmy go, zaprośmy do siebie. Łój! Żeby go zabić? Nie! Żeby on Nie. bez żadnej motywacji zabił swojego mistrza, starego chińskiego mistrza Dominika Coopera. Co tu się trzyma kupy? Nie, no ma motywację. Po pierwsze, jedną z motywacji jest, muszą się jakoś tam dostać, więc przedłuża nam to film. Są obrazki, jest montaż, coś co nasz Timur lubi, więc super. Potem mamy. Montaż, jak wampiry zaczynają jeść kolację, która się właśnie rozpoczęła. Wow. Nie, naprawdę wyobrażam, wyobrażam sobie dokładnie tę samą stylizację co z Drakuli Stokera. Yy, znaczy, kopoli mm -hmm. yy, na podstawie stokera, ten yy, Gary Oldman, który tam stoi, mówi: Niech rozpocznie się kolacja, bla bla. I w tym momencie zaczyna się ta rzeź, ale rzeź też do pewnego stopnia kontrolowana, bo się okazuje, że nasz Will, czyli yy, Falcon, no już potrafi te kapoeira, już potrafi wszystko, co pozwoli mu pokonać super silne wampiry. Raz tylko gdzieś tam uderzy o biedną kolonialną ściankę, ale no to nie jest jakaś wielka strata. I mówisz, że nie ma żadnej motywacji. Jest motywacja, żeby zabić Henry'ego. Jest, bo inaczej Abraham Lincoln zamieni się w wampira i zostanie nakarmiony przyjacielem z dzieciństwa, czego nie rozumiesz. Uh, tam jest jeszcze lepsza rzecz w pewnym momencie, bo nasz Adam mówi słuchaj, masz do wyboru, zabijesz go albo go nie zabijesz, ale ja cię, jak nie chcesz go zabić, cię puszczę wolno. Ja tak, co, co? I w ogóle, ale dlaczego mam go zabić? Bo Henry cię zniewolił. Ja tak, a, a jak on, chcesz zerwać kajdany, ale, ale o, zerwi kajdany i dzięki temu będziesz władcą. Ja tak, jakim ale o czym pan mówi, panie, panie Adam? To ty jesteś teraz... Mógłby znywalony. pan w ogóle poprosić swoją przyjaciółkę, żeby przestała nade mną siedzieć na krześle, które też w slow motion musi zrobić kilka obrotów i wylądować idealnie na przyszłym prezydencie Stanów Zjednoczonych? <grym> Jak pan śmiesz tak we mnie krzesłem i w ogóle. Ale to i tak nie jest naj, 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 najlepsze w tym wszystkim, ponieważ... Jeżeli skala absurdu jeszcze was nie przerosła, no to w tym momencie on. Nie, nie, sam, nie daj się zabić, ja też się nie dam zabić. A wtedy wchodzi ziomek, który jest moim zdaniem najbardziej wyrwany z filmu z 2000 lat, bo on nawet nie próbuje udawać, że on jest tak zwanym period piece, Czyli nawet nie próbuje chociaż odrobinkę zachowywać się jak człowiek z XIX wieku. Ziomek, który się nazywa Prędkość, Speed, i on. Z prędkością wjeżdża swoim rydwanem, rozwalając ścianę. Bydlacką, XIX-wieczną, kolonialną ścianę. Nie amerykańską, którą Katrina zniszczyła z tektury. Bydlacką ścianę, tam cegły na cegłach. Dwoma końmi, bo te konie są najwyraźniej z betonu. I on na slajdzie łapie sama i łapie. Tak, tak, tak. Na pełnym slajdzie. I wtedy uciekają. Uciekają. Koniom nic się nie stało. I. A, 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 mój drogi, po pierwsze za szybcy zawściekli podczas wjazdu, mm -hmm. to jest jedno. Bohaterowie wskakują na tył cholernego dyżansu. To jest wózek, na którym siedzą trzy osoby i ciągną go dwa konie. A te wampiry co robią? No patrzcie jak jadą. Przecież to nikt ich nie dogoni z nas. No nie, chyba nikt. No to nie biegniemy, nie? Nie, nie, nie. Nie warto. No ale my ich zabić chcieliśmy w sumie przed chwilą. No ale no to teraz już daleko są. Chcecie się biec? Bo mnie nie. I nie biegnie. Szczególnie, że chwilę wcześniej, nasz super hiper, łubu-dubu Bóg Adam, który nazywa się Adam, bo jest ojcem wszystkich wampirów. To on mhm. mówi: Kurczę, szkoda, że poświęciłem ekipę swoich najlepszych morderców. Gdym ja był jednym z tych, który przeżył, powiedział: Kurwa, zabiłeś lepszy ode mnie, a ja mam. T... Nie, nie gonię. Fuck you! Mm -hmm. co by miało więcej sensu tak, w tym kontekście. Tak, szczególnie, że, że po, po cholery on sprawdza, bo, bo tam jest takie stwierdzenie, że chciałem Cię zobaczyć, czy jesteś jeszcze lepszy, tak, ale... Tak, ale... To, był, to był test, tak naprawdę. On to wymyślał na bieżąco. On chciał go zabić, tylko wiesz, dobra, no to teraz, żeby mi... To był test. Zdałeś go, Abrahamie. Tak, wcale... no, Ale biblijność jest tutaj mocna, trzeba pamiętać. Jest Adam, jest Abraham. Film zaczyna się od cytatu z Biblii. Mamy wytłumaczenie, które akurat ja dość lubię, mimo tego, że to jest wymysł jakiegoś Drakula 2000, że srebro działa na wampiry dlatego, bo Judasz sprzedał tak. Jezusa za 30 srebrników. O, oh, wow, wow, tam jakby Ameryka. Ale wiesz, co jest też fajne? God's country. Bo mamy to ten początek, gdzie teoretycznie podczas naszego training montaże. Nasz Henry uczy wszystkich zasad. I w ogóle wyjaśnienie tego, dlaczego wampiry nie mają problemu ze słońcem, jest takie. Nauczyły no, się. Nie ma ani jednego więcej słowa. Jest w tym taka urocza bezczelność, że, że, że traktuje się widza na ja w dupie to mniej. Przecież to są jakieś wiesz wymyśliliśmy sobie, ale też jest fajnie e, fajnie jest opowiedziane odnośnie tego, że oni wyczuwają srebro i boją się go nie mają, go nigdzie w domu nie ma, nigdzie go nie ma. A jednocześnie im bliżej końca filmu, tym bardziej okazuje się, że to srebro może być kurcze przy twojej twarzy wampiżej, a ty i tak tego nie czujesz w ogóle. Ty nie wiesz mhm. o tym. To są to jest takie srebro to jest srebro, jak kryptonit, który jest schowany w ołowianym pudełku. Ty nie wiesz o tym, że on cię zabije, jako Supermana. I to jest takie urocze w swojej debilności. A notabene, jak przepięknie wygląda to srebro w kamerze w mm -hmm. tym filmie. Ono się tak błyszczy, ale ktoś tam tych glerów pododawał tyle, że. Wow, wow. No, byłbym w stanie uwierzyć, że srebro jest cenniejsze od pozostałych kruszców. No, ja też bym to uwierzył. Ale my dużo mówiliśmy o scenach akcji, ale one nie stanowią esencji tego filmu. I to jest jeden z powodów... Nie? Czekaj, czekaj, bo tak... No, no, gdzie dla mnie ten film prawie obumiera, ponieważ mamy moment, w którym a, już nasz... nasz Abraham jest sobie, pracuje, poznał dziewczynę... Jezus Maria. Ja rozumiem, że nie mhm. próbujemy udawać tak zwanego period piece, że mimo tego, że to jest horror kostiumowy, to ani przez sekundę nasi Żaden z bohaterów nawet nie próbuje chodzić, jakby to był XIX wiek. Oni wszyscy chodzą, wiesz, w ten sposób, gadają do siebie, ej ziom, ej taak. kuwa, ziom, ej ziom, ej ziom. To ohydne jest, ale nagle jest tak, że Sam Wilson, czarny, mówi, a wiesz co, to ja se wyjdę i stanę sobie w najbardziej ciemnym miejscu, to może mnie yy, nie porwą. O kurczę, porwali mnie. Bo... <słyska> Bo wcale nie... <słyska> nie. Tak. Ale mówiłem, dlaczego jest nudno, bo nuda jest dlatego, no. bo, bo gdy w pewnym momencie nasz Abraham mówi, okej, okay, będę cię ratował, Willu mój, Samie, Wilsonie, Falconie, Johnsonie, Antony, Makim, to przychodzi dwóch ziomków, aha, ha, ha, my cię porwiemy i on zaczyna ich bić i ląduje w więzieniu. I to jest bardzo ważna scena, która została nakręcona już po tym, gdy cały film był nakręcony, gdzie Antony Mackie miał wielką brodę i trzeba było ją schować i nagrywał akurat Pain and Gain mm -hmm. dla Michaela Baya swoją drogą. I w tej scenie nasz Abraham mówi, kuwa, pięści nie rozwiązują problemów. Od teraz będę politykiem. I dostajemy spokojnie z 20 minut, gdzie wampiry nie padają, gdzie po prostu mamy, zostałem prezydentem, Mam dziecko, Ale dziecko wiesz, jest fajne, jest wszystko jest w tym wszystkim? To, że on stwierdza, że zostanie politykiem, bo przemoc nic nie daje, tuż po tym, jak. dosłownie tuż po tym. 20 sekund po tym, jak atakują jego kumpla, a on broniąc go odwala neo z Matrixa. No tak, nic nie dadzą pięści pod warunkiem, że nie chcesz ratować swojego przyjaciela na przykład. Tak, jest to tak? Przepię przepiękne, jest to. I ten film się tak zatrzymuje. Montaż treningowy prezydenta. Teraz! <śm> no tak troszeczkę jest, tylko ten montaż trwa 20 minut, jest hmm. nudny, jest po nic. O, jest ta dyskusja, wyskakują te teksty, wszyscy jesteśmy wolni, coś tam. I to też jest taka bardzo jednostronna, bo gdy chcemy zrobić już ten element, chcemy oddać ten element historyczny. Nie mam z tym problemu. To na przykładu mhm. jest list um, Lincoln'a chyba 62. albo roku, um, który mówi o tym, że gdyby mógł ocalić Unię, um, nie wyzwalając niewolników, zrobiłby to. To jest chyba 61. albo 60. rok. Więc to nie jest tak, że on deklamat, Boże, deklaracje? deklamacje deklamację niepodległości, deklara, emancipation, pr, emancipation, proclamation. O, tak jest po angielsku. Tak. To nie jest tak, że napisał, bo o tym marzył od dzieciaka, tylko że był też bardzo realistycznym politykiem. Więc nawet nie dajemy tutaj sekundki, żeby zobaczyć jakieś takie niuanse, żeby coś tam. I to jest dla mnie tak bardzo. Właśnie albo robimy to po bandzie, czyli rzucamy koniem w konia spoko, albo robimy mega poważnie. I ten film nie potrafi zdecydować ani na jedno, ani na drugie, moim zdaniem. I teraz, właśnie, znowu rodzi się to samo pytanie. Czy to jest kwestia dokrętek, zmian, czy to jest właśnie to próba usatysfakcjonowania większej ilości osób niż potencjalnie sam e, Vampire Hunter by usatysfakcjonował? No bo bądź co, bądź jest to szalony koncept. Mhm. Czy on został poprowadzony kompetentnie? No wydaje mi się, że paradoksalnie tak. No kurczę, zarobił film ponad 100 na świecie. osadzenie tego. A w tym no sensie, tak, tak, osadzenie. Tak, 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 nic więcej. To zadziałało mhm. tylko w tym wszystkim właśnie te różnice tonu. To, że tak, pamiętajmy o tym, że jest to amerykański prezydent, musimy oddać mu to, co jego prezydenckie jest. Przy okazji pamiętajmy, że jest to durna historia o łowcy wampirów. Mhm. Więc dajmy też dużo scen z wampirami. Tymczasem dwa razy dużo scen łączy się i wychodzi, co ja, co ja oglądam. Mm -hmm. No i dla mnie teraz będzie bardzo dziwne porównanie, bo po pierwsze, Lincoln bodajże jest jednym z bohaterów, chyba DC, super bohaterów, jest mm -hmm. wrzucony i on jest przeinaczony przeraźliwie tam, na, po prostu wiesz, Kapitan Ameryka, taki dosłownie Kapitan Ameryka. I jest też przeinaczony, jest wersja Abrahama Lincolna w. Teen Titans Go, w mojej ulubionej kreskówce. I tam wiedzą, biorą go, robią z niego na przykład, nie mogę powiedzieć żadnego kłamstwa, chodzę z tą właśnie siekierą swoją i w ogóle, i wykorzystują to, żeby robić najbardziej absurdalne żardy ever. Ever na przykład kłóci się i walczy z indykiem, e, nie wiel Wielkanocnym chciałem powiedzieć, Thanksgivingowy. Mm -hmm. I to działa, to działa, ponieważ... Dziękczynnym. Dziękczynnym, bie, dziękczynny, bie. ponieważ bierzemy ten charakter i naprawdę wybieramy trzy rzeczy i bie, lecimy z tym. A tutaj tak nam zależy, żeby to było prawdziwe. Ten nasz ziomek, który gra Abrahama, on miał, w momencie, w którym był najstarszy, no to było prawie pięciogodzinny make-up co drugi dzień. Mhm. Pięć godzin. Więc zależało im na tym realizmie. Ale po co? Szczerze powiedziawszy. Ja jestem ciekaw, po co i nie wiem, czy też miałeś coś takiego, że na początku wydawało ci się, że Abraham Lincoln jest taką trochę ciamajdą. Tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, mhm. i nagle mamy bal, gdzie jest proszony do tańca przez swoją ukochaną i on, cyk, mistrz podrywu. Mhm. No niech panie sobie wyobrazi, że jestem pełen niespodzianek. I zaczynają tańczyć, tutaj wiesz, podryw, i tak dalej, i tak dalej. W którym momencie jemu tak kliknęło? On był nie za bardzo ogarniającym świat kolesiem. A potem się okazuje, że jest królem mistyfikacji, bo jak go ona przełapuje z siekierą za pazuchą to on odwala majstersztyk manewr z oświadczynami. Ale w ogóle też ta scena. Co tam chowasz, Abrahamie? Co tam masz? Obroty tam, wiesz, w palcach, nie? Tutaj żonglerka kontaktowa, tutaj odkłada trzecią ręką siekierę i przy okazji zaczyna się oświadczać. No, najwyraźniej taki jest Abraham. Ja też uwielbiam w tym filmie to, że właśnie te relacje to co jest teoretycznie ważne, żeby zbudować klimat epoki, czyli relacje pomiędzy zwykłymi ludźmi, jest tak bardzo. i to pan reżyser albo pan scenarzysta w jednym momencie powiedział, że my w sumie nie wiemy, jak oni się zachowywali. No, bo mamy książki, mamy, ale nie wiemy, jak oni się zachowywali. Oni wtedy nie musieli być tacy sztuczni. Mogli być tacy wyluzowani, ja tak? Kuwa mać, chłopie! Ja rozumiem, wyluzowani, ale oni są jak z teledysku z lat 90. białasów, którzy próbują udawać rap. Nasza właśnie Mary, środek kuwa nocy. A to se idę za moim kochanym. Będę se, a dlaczego, dlaczego ona do, do niego w szła? Deszczu. Dlaczego ona do niego szła? Jedno proste pytanie. Po uj przychodzisz w nocy. Przecież Ciebie by spalili na kuwa yy, na stosie, gdybyś ty gdyby cię złapali na tym, że chcesz się z nim ruchać w nocy, to o co tu kuwa chodzi? Bo o jaki jest jakikolwiek Mnie powód nie pytaj. Tak samo jak... Ja nie mam pojęcia, no on sobie wraca z akcji zabijania 50. wampira z kolei, jest przekonany, że za nim idzie wampir, okazuje się, że to jego ukochana, która akurat chciała sprawdzić, co tam w deszczu. <śm> Bo, jest to może być taki twist, że ona też miała jakieś tajne życie, ona na przykład zabijała zombie albo wilkołaki i oni tak, tak jak Mr. Mr. Ja Mrs. Smith, się zacząłem... no nie? i się tak... Tak, 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 i widzisz, ja, ja byłem pewien, że moment, w którym Henry mu proponuje, no weź, ej, ja zamienię w wampira, będzie fajnie, będziemy zabijać, że będzie tam name drop, że to nie będą tylko wampiry. Uuu, to byłoby Bo dobre. to się trochę prosiło. No. To się trochę prosiło, i wtedy bierzemy kolejne postacie w stylu, nie wiem. tam y, Sam Adams okazuje się, że wcale nie lubił piwa, że tak naprawdę mordował trolle w Irlandii, nie wiem, coś takiego. Czupakabry, <laughs> które zajmowały meksykańskie, dlatego była wojna Ameryka-Meksyk, tam były chupacabry naprawdę mm. po jednej stronie. Tak, żeby nie było I to jakiegoś. Zorro. Oczywiście. I potem jak jest Zorro, to jest Django, bo jest komiks z i Django. Dosyć nudny, tak. ale jest. I ładnie narysowany, e, no. Ale. A to tak. To co jest jeszcze mówiłem o tym takim, że ten film nagle umiera w pewnym momencie, gdy zaczynamy wchodzić w politykę, to znowu jest jeszcze gorzej, bo ten film mówi, haha, będziemy mroczni i poważni, pokażemy śmierć mojego syna pięcioletniego. I tak... I w dodatku, nagle, nic tego zowego, gdy Henry powie, kuwa, mogę uratować ci dziecko, daj mi przymienić to prawie martwe dziecko albo już martwe, będziemy mieli małego wampirka. I wpada Mary mówi dawaj przemieniaj! Nic z tego nicowego, tak, taki dramatyzm. Wampir, 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 wampir. I tymczasem prezydent, który stoi, czy was popierdoliło? On dosłownie ma w tej scenie taką rolę. Henry, ty chcesz naprawdę zamienić dziecko w wampira? Kochanie, wiesz, że będziemy mieli andeda, który w ogóle nie jest naszym synem? Ale to też jest ciekawe dosyć. bo, ty, bo... I ty wyobrażam sobie, jak wiesz, tak się rozpędza. Bierze kapelusz, zakłada i wyskakuje przez okno. <noise> bo mnie tu nie ma. Jest taka dziwna sugestia, że w tej scenie, że zmiana wampira zmienia twój charakter. Tyle, że Henry został zmieniony w wampira nie zmienił ani odrobinkę swojego charakteru. I nie widzieliśmy, żeby jakakolwiek postać w filmie. Przez bycie wampirem, coś się, cokolwiek się z nią, jej charakterem i byciem czymkolwiek zmieniło. Co więcej, ta scena, której ty nienawidzisz, bo kolorki są e, specyficzne. Czyli kiedy. Bolesne. Czyli kiedy nagle w samym środku filmu się znowu zatrzymuje, mówi: A teraz ja ci opowiem, jak straciłem wszystko. Je yeah, biało w ciebie napierdala. To mamy uwierzyć, że sobie jechał ziomek z ziomerą i prawie zabił wampiry, bo wampiry wyskoczyły na niego. On haha, ha, ciach, 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 ciach ubudubu, ubudubu. I w tym momencie nas super mądry szef wampirów Adam patrzy. Ten ziomek nienawidzi wampirów. Zabijałby je. To ja zmotywuję go, żeby dołączył do mojej ekipy, na jego oczach zabijając jego dziewczynę i zamieniając go w wampira, bo jestem mądry i wiem, że osoba, która nienawidzi wampirów, wcale nie będzie chciała dalej nienawidzić wampirów. Co kuwe? Adam nie jest najlepszym źródłem. Jest... Nie, no Adam jest najbardziej doświadczony, przecież on tam mówi o Sumerach, o nie wiem, dopływ Eufratu i tak dalej, widziałem jak stawały piramidy. Widziałem jak tam nie wiem, irygacja pierwszy raz Tak powstała. bo on mówi o tych niewolnikach, A... prawda, że, że i tam byli niewolnicy mm -hmm. i ty Abraham też jesteś niewolnikiem. Abraham to... Ale on się strasznie zafiksował, nie? To jest tak, jakby Adam dostaje gazetę i. O, program. Program wyborczy Abraham Lincoln. Znieść niewolnictwo. Ok. Napiszę sobie kilka takich. Ok, okej. Okay. I wiesz, konfrontacja, i w tym momencie. Najgorszą formą więzienia jest ta, gdzie nie widać krat. No o, żeby nie było, Adama Ale nie, nie było. w książce. Się, że będę dzisiaj Ajka Ajka. <laughs> no. Davida Ajka cytował. No. Ale, więc w ogóle to jest kolejna rzecz: nie było tego, tego naszego Adama w książce. W książce wampiry sobą walczyły, brały udział w, w bitwach po obu stronach. Nie było tak, że wampiry wspierają południe, bo lubią zjadać niewolników. Kompletnie tego nie było. A... I tutaj widać, że to jest bezsensowne, ale właśnie wyobraź sobie, że ten, ten scenariusz, jak musiał się zmienić od tego 2009-2010 roku, e, w ciągu półtora roku, skoro trzeba było dodać nowego zło, nowego całkiem złoczyńcę, który będzie głównym złoczyńcą, z którym się będziemy bić na pociągu, dodać sama Wilsona, czyli naszego Willa Johnsona, e, dodać tą tak e, Underground Railway, czyli kolej podziemną, dodać Jezus Maria, tu jest Harriet Tubman, wrzucona tak bardzo po nic. Naj, jedna z najważniejszych kobiet, jeżeli chodzi o wyzwalanie niewolników. Miała zresztą się pojawić na 20-dolarowym banknocie. Eee, I Trump to przeciągał, bo bał się. Eee, I wrzucamy ją po pierwsze jako seksowną duperę. Jest, ona jest seksowna, mm -hmm. ona jest piękna. Po drugie, ona cały czas współpracuje z rządem amerykańskim. I, I nagle bierze: A to my weźmiemy to całe srebro i my przeniesiemy je na własnych barkach, i dzięki temu wygracie. Eee. Wiesz, o jakim filmie mi ten film przypomniał? Dawaj. Bardzo dziki zachód. Pół godziny temu miałem ci to powiedzieć, że to jest bardzo dziki zachód. I pomyślałem, nie, to jest zbyt głupie. Nie, 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 nie. Znaczy, wiesz. To, że ja to powiedzia powiedziałem, nie oznacza, że to jest zbyt głupie. Znaczy, że nie jest zbyt głupie. Nie oznacza też, że jest zbyt głupie, ale to ma miejscami taki klimat, że kompletnie bym się nie zdziwił, gdyby to był jakiś spin-off, duchowy spadkobierca. Tam jest wiele jakichś takich nutek, które uderzają w twoje serce, i przenosisz się właśnie do tego dziwnego świata. Gdzie We're going to the wild, wild west. I co prawda jest to kilka lat później, ale no. No. Ja swoją drogą teraz sobie tak spojrzałem, przypomniałam sobie mówić o filmach, które się przypomniały. Gadaliśmy na początku Hansel i Gretel jest 2013, ale 2014 to jest Dracula, historia nieznana, Legion jest 2010. E... Czyli, czyli mówimy o momencie pierwszych podrygów mrocznego uniwersum. Tak, i mamy jeszcze tego księdza z, z polem Betanim, 2011. Mm -hmm. Te pięć lat to jest ta próba zrobienia czegoś, co niby jest horrorem, niby jest superhero, niby jest takim wielkim filmem akcji. Tak, jest albo zrobieniem na nowo klasycznych historii. Jest w tym jakieś takie poczucie, że Hollywood zawsze ma te, ten jeden pomysł, który tam wpycha do wszystkiego. Bo jak teraz mm -hmm. sobie pomyślałem i o Legionie i właśnie o tych innych tytułach i oczywiście o tej Drakuli, historia prawdziwa, no kurna, to tak jakby. Tak jakby to było, wyszło od jednego studia, od jednego producenta, tak jakby ten pan scenarzysta przy wszystkich pracował. I mówię to jako osoba, która lubi księdza. To nie jest dobry film. Lubię księdza. Jakby to też dziwnie brzmi. Czy tam nie gra Karl, Karl Urban? Karl Urban gra mega przesadzonego Tego wampira. Złego, nie? Tak, jest tak bardzo tak właśnie myślałem. Po angielsku no. się pani mówi Hammy. Jest tak wielką szyną. Jest takim. on Tam nie ma sceny, gdzie on nie wrzeszczy, nie, nie, cała twarz mu się nie rusza, nie wybucha. I to jest Aha. piękne. To jest po prostu. Nie przepiękne. no oczywiście, że tak. I też jest, pociąg, też nie jest wiedzą, walka w pociągu. Ale... Tak. No w 2011. Ja tak, tak, pierdolę, wszystko pociągi najwyraźniej. jest walka w pociągu. W którymś Zorro też była, nie? Tak, tak. Możliwe, że w tym trzecim, który też był koło tego roku. Najwyraźniej no pociągi to było coś, co było coś nowego w tych latach. Uuu. Pociągi są chodliwe. Słuchajcie. Pociągi najnowszy krzyk mowy. Zajebista rzecz. Nie wiem, czy widzieliście. Ja rozumiem, że latacie prywatnymi samolotami, ale są takie śmieszne pojazdy na szynach. I biedacy tym jeżdżą. Chociaż czasami tylko prezydent jeździ to w ogóle jeździ całym pociągiem no tak. wypakowanym e, kamieniami, które są srebrem, i wtedy nasza najlepsza pomocnica diabła, czy też tam pomocnica e, naszego Adama. Ona schodzi na sam dół, bierze zapałkę i kuwa tak o, podpala kuwa wielgarny, kilkusetmetrowy most. most, który płonie w 3 sekundy. Ja, który oglądałem w 80 dni dookoła świata z William Fogiem? Była tam taka scena. I to trwało prawie cały odcinek, a tutaj trzy minuty... Bo my nie wiemy, co ona robiła wcześniej. Ona tam po prostu pędziła i wiesz, tutaj troszkę jeszcze benzynki, tutaj, tutaj... Skąd no. ona ma benzynkę? Ja nie mam pojęcia. A... Z, do, do rzecza Eufratu. Ale to by tłumaczyło, dlaczego ona po tym nie jest w stanie rzucić się na Mary Bo ona najwyraźniej tak Tak się nabiegałam wczoraj. To ja teraz. Tak się już... na wąchała. <laughs> ona jest. ma kaca po tym. Tak, ona ma, ona ma zjazd po wąchaniu benzyny. I to też jest przepiękne, że, że teoretycznie, jeżeli ona była jedną z przybocznych Adama, powiedzmy, że jest Ewą, no to rządzi wampirami <laughs> Jezu, on, czy ona się nie, nie nazywała Ewa? Nawet nie wiem za bardzo, ale. Proszę nie. Ale wyobraźcie sobie, że teoretycznie jesteście drugim najważniejszym wampirem, Ever? Nie. I myślicie sobie, dobra, mój kochany tato, szef, kochanek, mąż, cholera wie, właśnie umarł. Nie wiemy, jak to jest u wampirów. Tak, chociaż nie wiemy, czy jest fajczu, czy nie, bo nie wiemy, czy nie działa. Właśnie! <laughs> My nie pamiętamy, znaczy nie pamiętamy, nie widzimy jakiejkolwiek sugestii, czy ten koleś przeżył, czy nie. Bo dla mnie to on nie zginął, bo nie widzę jego śmierci. Tak, szczególnie, że wiem. Może, no właśnie Hollywood, nie? Tak, nauczyło Cię, że nikt nie ginie, póki nie widzimy, że leży martwy. Tak, chociaż to też nie zawsze. Plus teoretycznie nam Henryk, czyli nasz wampir Dominik Cooper, mówi, że my nie jesteśmy od zabijania wampirów, tylko od niszczenia ich, czyli trzeba je zniszczyć, tak, tak, tak. by je, by zginęły niejako, bo zabitych się nie da zabić. Haha. Ha. I mamy teoretycznie sugestie, trzeba odciąć głowę, trzeba tą głowę całkiem spalić, więc, więc ja nie do końca wiem, czym te wampiry się różnią od ludzi. No nie, bo, bo, bo potem dostają na przykład strzał z, z srebra w kolano i nie ma mnie. Ojej, ojej, oj, śmierć. Jest masakra. Jeden obrywa w oko strzał, po chwili wstaje. Jedni mają super moce, inni nie mają. Znaczy to jest... Cały ten element początkowy, gdzie Abraham dostaje zlecenia na wampiry, to jest totalnie napisana gra wideo. Mhm. Mm o, teraz twoim przeciwnikiem będzie szalony bankier. Tylko uważaj, ponieważ depozyty w jego banku potrafią szybko znikać. Ty potrafi się teleportować i trochę być niewidzialny. Albo wszystkie znaczy, potrafi być niewidzialny i trochę. Chyba tak, ale. <laughs> Każdy ma swój ulubiony skill. Potem jest, no bo tutaj jest pewien aptekarz, który kocha robić filtr dla y, osób wrażliwych na słońce. Uważaj na niego, bo na, nawet nie pamiętam, jaka tam była przestroga. Był szybki? Nie mam. Chyba? Tam było zawsze uważaj, zawsze uważaj. To był taki po prostu Henryk uważaj, bo dbaj dba, no. o siebie, no. synku, dbaj. No. Ale wiesz, dostajesz różne obiektywy, żeby misje nie były identyczne, to te wampiry mają chociaż trochę mm. inne ulubione moce. Mm -hmm. To jest takie, okej, okay, dobra, czyli ten etap gry wideo mamy za, za sobą, potem obserwujemy, dobra, czyli nie trzeba tylko odciąć głowę, ale trzeba ją jeszcze wsadzić do góry nogami, żeby się, broń Boże, nie zrosła. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Potem tak, srebro działa. Nie, srebro nie działa. Nie, słońce nie działa. Tak, słońce działa. To znaczy potrafi kogoś zmęczyć. Potem co mamy? Spalanie? Chyba działa, ale nie widzimy. Potem mamy no wystarczy oberwać kulą, z której odłamują się srebrne sztućce. Tak zabija. Tak. Co zabija te wampiry w końcu? Bo jedni muszą stracić głowę, inni są rozcinani od dołu wzdłuż głowy. No to, jest... to chodzi o uszkodzenie mózgu tylko, czy...? No właśnie, zdecydowanie nie, jeżeli patrzymy na sceny wszystkich, gdzie Abraham po prostu ma swoją siekierę i ta siekiera dotknie. Srebro dotknie nagiej skóry, praktycznie od razu umierasz. To, bo nie ma żadnej osoby, która dostała srebrę i przeżyła, właściwie. Ale... Yy... No Jest tutaj, ja to, przyznam się szczerze, że teraz to będzie dla ciebie mo mo motyw trochę katarzizmu albo e, takiego zysku, ponieważ przy tym burdelu, jeżeli chodzi o zasady i konsekwencje, 30 dni w roku wydaje się majstersztykiem. Więc <słuchaj> słysz te słowa, ciesz się. <słuchaj> Mimo tego, że tam coś narzekałem na pierdolę rzeczy, ale tam przynajmniej postarali się w miarę jakoś tak to. A tutaj jest taki chaos, szczególnie, że przypomniałem sobie teraz, że przecież sama ostatnia scena jest taka, że nasz Adam mówi ha teraz cię zabije, gryząc cię w szyję. I nagle gryzie Henryczka, którego nie powinien móc ugryźć, ponieważ są wielgachne, super, hiper zbroje wirtualne, które odpychają cię od niego. A jednak... Jak w Dunie ulęcza. Tak, to takie, wiesz, piękne... Yy... Kształty geometryczne, nawet nie wiem jak to opisać. Jakby ktoś zainstalował mod Tron, mm -hmm. trochę, no ale tak, tak, tak. Tam jest tyle niespójności w kwestiach tego świata. Najbardziej spójne paradoksalnie jest. Życie Abrahama Lincolna. Tak, to prawda. Bo to się napisało samo. Tak, no ale też to plus w tej powieści oryginalnej było dużo więcej malutkich rzeczy dotyczących. E, bo właśnie to, co ty powiedziałeś, że nie wiem, czy sam, sam jakiś tam, e, sam Adams, Samuel Adams nie ma, nie jest wampirem, coś tam, ten łapie Wikołaki. W książce jest dużo więcej tego typu odniesień. Czyli, a, ten ziomek na przykład y, poluje też na wampiry. Edgar Allan Poe jest w książce, którego w ogóle nie ma w filmie i też ma jakieś tam kontakty. Więc ten świat wampirów jest znacznie bardziej trójwymiarowy, skomplikowany. Ludzie ze sobą walczą. Niektóre wampiry dobre, złe i tak dalej. I to moim zdaniem też byłoby fajne, gdybyśmy nie poszli w stronę wojny secesyjnej, tylko po prostu mm -hmm. te lata wcześniej i dochodzimy do wojny secesyjnej, chociażby. Tak bo wtedy byłby ten element, właśnie, wow, wykorzystujemy w 100% jego historię, ale każde spotkanie, które znamy, nie wiem, historycy znają, tak naprawdę miało inny sens, miało inne znaczenie. Ale widzisz, nawet sprzedać projekt tego multiversum, czy jakiegoś, nie wiem jak to nawet nazwać głupie filmy universe, co, cokolwiek, no. historycznie, History Channel Universe ale zebrać najgłupsze historyjki o każdym możliwym wpływowym Amerykaninie, czy to artyście, czy właśnie prezydencie, czy, czy jakimś performerze, mówcy, bankierze, no cokolwiek. Ważne historycznie postacie i dorobić im taki fanfic, to to mogłoby się paradoksalnie udać przy dobrym marketingu, mhm. a jak widzimy tutaj pieniądze były. Były, były, i to był film, bo który. Bo zrobić taką walkę yy, końmi, no. to trzeba mieć kasę. A robiła to, teraz dla was, którzy, którzy nie widzieli. W sensie, ona wygląda, bo przede wszystkim to są w 100% cyfrowe konie. Faktycznie, nasz bardzo mhm. Zły bierze za łydkę, czy za kostkę jednego konia i rzuca nim w dwa inne konie, które. Po, a potem w Abrahama, który zostaje przygnieciony koniem, koń się obraca, a ten na niego w, doje, dosiada go i jedzie. I, I jakaś część mnie mówi, lubię to, naprawdę lubię to, przyznaję tak. się. W kategorii debilna, ale super wyglądająca, głupia rzecz, której człowiek by nie wymyślił, ale świetnie się na nią patrzy i znajomemu się opowie jeszcze lepiej? Tak, dostajemy nagrodę w tej kategorii, zdecydowanie. <gry> tak. Jednak jeżeli mamy historię Abrahama Lincolna, którego bolały kolana, to ja wiem dlaczego go bolały. Bo jakby mu ten koń tak wylądował, to on by już nie pochodził. No, rzucam 800 kg na tych W tamtych latach. Mm, dać whisky czy nie dawać whisky? No, nie, tnę no. no, i za te konie odpowiada WETA Workshop, czyli ci, którzy robili Władce pierścieni. Więc to nie jest hopsiub, to nie jest małe efekty, i to faktycznie oni byli z tego zadowoleni. I są nam momenty, gdzie możesz docenić efekt Mi się bardzo podoba ostatnie przemówienie hmm, przemówienie po zwycięstwie w Gettysburg, gdzie zdecydowanie ci, którzy siedzą za i może pierwszy rząd, to są ludzie, a reszta to są cyfrowe mordy i wyglądają tak źle. Tu chyba łeta nie robiła i to wygląda tak... Oh, oh, PS1, to jest ciekawe, PS1. Bo, tak, no właśnie, wiesz, to jest publiczność w Fifie, nie? Mm -hmm. Ojej. Publiczność w Fifie i... Scena dość ważna z punktu widzenia historii Stanów, nie? No bo to jest przemówienie w Gettysburgu po zwycięstwie i to takie ukoronowanie wielkiego trudu i wytłumaczenie ludziom, po co im dzieci umarły. I to jest też coś takiego, że. Dobra, popatrzyłem już na Lincoln'a, a kto tam siedzi? Ciekawe. O, oh, oh wow. No, bardzo są te oh, twarze. wow. Czyli ten neo z Matrixa 2 to nie wyglądał tak źle. E, ja lubię Neo z Matrixa 2. Ja wiem, że ja wiem, że jest specyficzny, ale lubię. Tak jak lubię agentów Smithów. Jest specyficzny, jest, ba jest bardzo gładki. <noise> tak jak agentów Smithów lubię, gdzie jak się skupisz, szczególnie w, w trzeciej części, to możesz tak obserwować, bo tam była część to jest wymiana twarzy, część jest tak. cyfrowa, ale są też mnóstwo jest kaskaderów. Którzy nie mm -hmm. wyglądają jak Hugo Weaving I jak się naprawdę skupisz, to możesz łapać: o kuwa, ty wyglądasz całkiem inaczej. inna linia włosów i tak dalej. Przeurocze. przeurocze. Ja urocia. jestem w ogóle wielkim fanem tego, że oni musieli szukać kaskaderów do Kolesia, który jest Hugo Weavingiem, <laughs> więc na Boga to jest ta charakterystyczna twarz, że to naprawdę oni musieliby być takie dobre 20-30 metrów od tej kamery, żeby. O, jakieś włosy, a czoło jest. O, o okulary. <laughs> Garnitur, mm, spoko A nie, że ten typ ma grzywkę. Gdzie jest miejsce na moją reklamę? O co chodzi? No, ale dobrze. To, to teraz zrobimy tak, że skoro e, troszeczkę tego naszego, e, od razu powiem e, po, po niemiecku, to jest Jager Maj, e, przepraszam, wampir Va, Jager. Innymi słowy, czy Jager oznacza zabójca mistrzów? No bo skoro tutaj jest. Nie, Vampir ja Jager, Jager to jest łowca. A, Vampir Jager, czyli łowca mistrzów? Czy mistrz łowców, Jagermeister? M mistrz łowczy. A, a w ten sposób. Ja wolę moją wersję, że to jest łowca mistrzów. Że pol poluje tylko na mistrzów. Tylko na mistrzów. Podaj scenę, chociaż jedną, która Ci się podobała. Tak, tak prawie od A do Z. Albo jedną rzecz, poczekaj. żeby Ci było łatwiej. Poczekaj, 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 poczekaj. Napisy się nie liczą. Czy jest? Nie, 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 ale były całkiem urocze, jak się... Stany zaczęły rysować tą krwią. To było całkiem urocze. Wiesz co, ja mam straszną słabość do Nowego Orleanu. To znaczy uwielbiam te, te wszystkie jakieś kajdżuńskie rzeczy. Uwielbiam atmosferę tych bagien, więc oni zaskarbili sobie moją przychylność samym tym, że hej, spójrzcie, dostaliśmy The Bayou", ale nie ukrywajmy, no to jest tylko tyle i to jest obrazeczek. Czy jest jakakolwiek scena, którą tak naprawdę bym lubił? Eee, chyba byłby to moment, w którym Abraham powraca do zawodu łowczego i mamy najgłupszy możliwy element. To znaczy, no, ciekawe, czy w wieku 50 lat potrafi dalej zabijać wampiry. I nie jest to test tego, czy potrafi dalej ściąć drzewo jednym ciosem, tylko to jest obracanie, żeby wyczuć swoją siekierę i ona mu upada. I to jest tak ślamazarnie, metaforyczne do bólu, że chyba się nawet uśmiechnąłem. To jest urocze. To jest, to jest zdecydowanie urocza scena. I gdyby... W kolejnych było chociaż sekundka nawiązania do tego, że on jest trochę zardzewiały i musi wrócić, mm -hmm. albo wolniej się. Cokol cokolwiek, co bym wiesz, o co chodzi? Tak. Ciąg dalszy, to byłoby genialnie. To wtedy bym powiedział: o, o, fajnie, to jest znak, bo nawet pan scenarzysta powiedział: No widzicie, on nie jest w formie. Ja mówię: No tak, ale chwilę później, dosłownie na samej scenie, jest pierdyliard razy w lepszej formie niż był zawsze. Co więcej. W następnych scenach, gdy jesteśmy już na dachu pociągu, no dachu pociągu, chłopaku, zachowaj spokój, dobra, to był yy, kawałek rapu, na dachu bloku, chłopaku, zachowaj spokój, to był kawałek sprzed ponad 20 lat, raper, nie przypomnę sobie teraz zespołu, ale śpiewali o tym, żeby nie popełniać samobójstw, bo raperzy są w porządku, byli w Polsce kiedyś. Nie wiem, czy teraz są, ale kiedyś byli. Pewnie większość jest. No, większość to jest duże stwierdzenie, naprawdę. Jest mata, wiem, wiem. Jest, jest... A, ale ja znam trzech raperów, więc. Uuu. A ilu znasz z nadwisły? Haha. <laughs> musiałem. Musiałem. Do... Dwóch. <laughs> ale chwilę później, właśnie, jak już walcam na dachu, to nagle okazuje się, że siekiera Fu albo Ax Fu, nigdy mm -hmm. się nie szkolił w tym, ani nie widział tego, jak się szkoli ktoś inny, sam, czyli Will Johnson który umie capoeira, nagle umie siekiera fu. I to umie tak. Jest najlepszy w siekiera fu. I oni zupełnie jak w Pacific Rim wpadają w drift. Ponieważ oni w siebie rzucają tymi brońmi, łapią je, przedłużają kombosy. Ja nie wiem, kto skryptował tę scenę, ale tam, tam, no, tam się duże rzeczy dzieją. I jeszcze większe nadużycia ewentualnych... Ja nie wiem, logicznych elementów, chyba że nikt z nas nie widział, ale Will został gryźnięty gdzieś, i może on ma jakiś już wampirze element, ale z drugiej strony, jakim cudem on by zabijał <gry> wampiry? Oj tam zasady, zasady. W tym filmie mógłby tak. No to, że coś zostało ustalone wcale nie oznacza, że tak będzie. Ale to teraz podam, żeby, żebym y, podłączyć się jakoś do tych, bo chcemy po prostu zrobić tak zwany komplement sandwich. Powiedzmy, że zaczęliśmy od komplementów, tak. chociaż nie zaczęliśmy, ale skończymy komplementami, czyli chlebkiem. I ten chlebek to będzie moją sceną, którą uważam, że jest ładna, jest pomysłowa i szkoda, że nie została lepiej rozwinięta, jest właśnie to, że w walce z naszym teoretycznie głównym złem, który mor, zabił mi mamę i teraz zabija konie, bo biega se po nich, skacze, skacze po kręgu kręgosłupach koni, Cham. Co ciekawe, człowiek jest w stanie jednocześnie skakać po koniach i biec równie szybko jak pędzące konie. Bo on skacze do przodu. Widziałeś film Krish? Krish? On tam tak robi. A, okay. Tak. Dobrze, to nie widzę. Polócki superbyter. A. a to takie poliwódzkie, to wiadomo, że tam to ale gdy spadają z koni na ziemię, zaczynają się napierdzielać dzielać, i gdy jest właśnie zły, bierze się kierę, jeb! A w tym momencie Abraham łapie siekierę jak dwururkę. I my mamy tak. O kuwa, to jest dwururka, która jest jakoś schowana w siekierze, i strzela mu w drugie oko, mówię zajebiste. Pomysłowe, szkoda, że krew jest czarna, szkoda, że saturacja jest taka, że ja gówno widzę, bo jest tylko żółty i czarny, Zack Snyder lubi to, mm -hmm. ale sam pomysł i samo strzelenie? Szkoda, że nie było tu one-linera, no nie? Bo, sorry, ale brakuje tutaj swallow this. Tak. Mm, no, albo freedom. <laughs> nie no, free yourself musiałoby być, Aha. Free yourself. No. 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 Więc to nie no. jest tak, że ten film nie ma pomysłów, nie ma ciekawych rozwiązań, ale zdecydowanie wow. I to był moment, kiedy. Bo tutaj producentem jest Tim Burton, to jest moment, kiedy Tim Burton robi um, Dark Shadows z Johnem Deppem i scenarzystą jest tutaj nasz pan, scenarzysta tego filmu. Mm -hmm. I to jest, moim, to jest to, co są najgorsze lata Tima Bartona. Jedne z najgorszych końcówka pierwszej dekady i początek drugiej. I jak słucham w materiałach dodatkowych, jak Tim Barton mówi: O, chciałem to zobaczyć, podoba mi się ten zmysł. Ja byłem po prostu fanem Timora i tak bardzo. Ja tak, ojoj, 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 ojoj. Wróć do leków, Tim. Proszę, albo, albo odstaw te, które bierzesz, bo to, to ci nie służy. Absolutnie cokolwiek, co tutaj Bartonowego miałoby być, nie istnieje. To by był śmieszny koncept, gdyby mm -hmm. był takim Bertonem, Bartonem z tamtych lat. Ale, ale. Mm, mm, mm. No, no, no. Mamy film, który z grozą nie ma zbyt wiele wspólnego. No nie oszukujmy się. On nie straszy. Nie. Mamy tylko wampiry, które są no, tak połączone z tym gatunkiem, że bardziej się prawdopodobnie nie da. Jednak. Jest to film akcji. Jednak jest to film wysokobudżetowy. To wszystko sprawia, że ja nie mam pojęcia, co ja obejrzałem. <laughs> Oj, tam no, znakomite kino obejrzałeś, z przepiękną okładką ekskluzywną. Zaskoczę. Dlaczego? Co? Dlaczego on ma? Nie wiem. Kto patrzy teraz? Bo poczekaj, bo. To jest coś. W stylu... Ja teraz opiszę, że to są. No, Dia de los, de los Tak, połek, na samej nie? górze na, na czole ma serce, a w sercu wbity k, osikowy kołek. Nie ma takiej sceny w filmie, nie ma dio, Dia de los Muertos, nie ma w ogóle nawiązania do, do Meksyku w żaden sposób, ani do niczego Latinex. Ale co, 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 co Chodzi ci Chodzi o to, że w Nowym Orleanie odbywają się parady? Podoba mi się, masz więcej, szukasz więcej połączeń niż faktycznie e, pan reżyser pewnie wymyślał. Kto, co, jest, kurczę. Ja mam problem z byciem złym na ten film, bo gdy słuchałem pana reżysera, który jest z Kazachstanu bodajże który przeżył życie w ZSRR, uciekał z tego ZSRR i, 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 i nie do końca... W się mu powodzi. Tak, nie do końca zna angielski i na przykład nawet pan scenarzysta się śmiał z niego, że ten mówił biten, 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 a chodziło, mi o, chodziło mu o bitten na zasadzie pobity, a nie ugryziony, ale jego akcent był zbyt trudny, żeby to zróżnić i że kiedyś, gdy rozmawiał z operatorem, no to częściej rysował mu co chce, niż opisywał. I widać, że facet ma bardzo fajną, wizualną wyobraźnię. Mhm. Ach, ale pana, pana scenarzystę dobrał sobie beznadziejnie. Ja, słuchając pana scenarzysty, to miałem ochotę mu tak przez łeb, przez łeb i... Ble. Bo ja się przyznam, ten koncept mi się podoba. Mhm. Są elementy w tym filmie, które mi się podobają. Ale brakuje mi jakiejś takiej właśnie spójnej wizji kilku elementów, które by to ubrały w całość, może tego rozszerzenia uniwersum, bo wtedy jeszcze byśmy nie mieli takiego poczucia, że o mój Boże, kolejni chcą mieć swoje cinematic universe. Mm -hmm. Wtedy pewnie jeszcze nie. Ale, ale troszkę mi w tym filmie brakuje, ale był on na dobrej drodze, więc nie jest to paradoksalnie aż taki paździerz, jak można by się spodziewać. Ja się łapałem kilka razy za głowę. Ja na początku tego podcastu powiedziałem na Boga tyle razy, że prawdopodobnie mi przywrócili akt chrztu. I ostatecznie to nie jest najgłupszy film. Tak, tak. Bardzo możliwe, że najgorszą rzeczą, jaką ten film a, spotkało, były pieniądze. Gdyby on kosztował tak. 5 milionów dolarów. Żadnego CG, wszystko robione praktycznie, to nagle nie mam bitwy o Gettysburg, bo nie stać nas na tych ludzi, nie ma wyjazdu do Rela, bo nas nie stać. Jest dużo uważania po lasach i możliwe, że dostajemy bardzo kreatywny, pomysłowy, dziwaczny film, który jednocześnie. który dobrze zarabia, więc producenci mówią: róbmy kolejną część, i wtedy dopiero dostają budżet. Tak, ale to jest niestety, pamiętajmy, ten okres, końcówka pierwszych, e, pierwszej dekady 2000 lat. To jest sukces Piątku Trzynastego, to jest su sukces e, Freddy'ego Krugera, tych wszystkich filmów teksańskiej masakry. Więc jest ten element, możemy zrobić taką bardzo pop-horrorową, pop-horrorowy gatunek, i on będzie zarabiał mnóstwo hajsu. I tak było przez dobre 5-6 lat. Te filmy zarabiały na siebie. No, Dracula była, była, była straszliwym takim klapom, ale chociażby nawet ten ksiądz zarobił, bo był mega tani. Więc, mhm. no niestety, w, w ohydnych czasach powstał. Scenarzysta zdecydowanie. On się troszeczkę rozkręcił, skoro Batman pisał. Forse wziął, potem zaczął pić. <laughs> ale mogło być gorzej. Nie, nie nienawidzę tego filmu. Wkurza mnie, jest durny do potęgi, ale mogło być znacznie gorzej. I tyle. Absolutnie się zgadzam. Absolutnie się zgadzam. Ja tu jeszcze zerkam, kto tutaj grał. Oczywiście A, mamy no. aktorów z Gry o Tron. Tak, no ja się tylko na koniec tak. powiem, że, że gadaliśmy bardzo dużo o naszym Hektorze. Hektorze, nie, he, chyba tak się nazywał. Adamie, Hektor. Cholera, wie, ten y, pomocnik Dominik Cooper. Dominik Cooper, czyli Preacher i Howard Stark. No, Henry. Henry, ja już zmęczony jestem. I muszę przyznać, że tak bardzo źle grał, że jestem w szoku. To jest dobry aktor. Obejrzyjcie Preachera. Ale kuwa mać! Potrafi być dobrym aktorem, ale tutaj jest taka drętwota, że ja jestem w szoku. I jeszcze te gimikowe okulary, które mają. i fryzura nie wiadomo boczki. czemu, takiego pseudo-Irokes. Jest, dziwny, jest fuj, dziwny. Fuj, fuj, fój. Podoba mi się, że przez sekundę zrobiliśmy jakiś układ taneczny. <laughs> <laughs> wampirzy. Dobrze, nie, nie, nie marnujmy waszego Wampirze. i naszego czasu. Um, jak tak. widać, na razie na koszmarnych horrorach wampiry nie mają lekko. Może, może, kiedyś może. Będą, może kiedyś będą miały, a może już do końca życia najbardziej znienawidzony potwór na koszmarnych to wampir. Bla, bla.